Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Nauczycielka Pierwsza Klasa, który współfinansuje Fundacja NBanku. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale także w Fundacji Szkoła z Klasą i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Matematyka z TIK-iem to temat naszego webinaru, którego prowadzącą jest pani Barbara Benisz. Już za moment przekażę jej głos, ale zanim to nastąpi, wspomnę o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Tam mogą Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej i zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to ja postaram się gdzieś już w indywidualnej rozmowie Państwu pomóc. I z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo za tak liczne zainteresowanie i życzę owocnego spotkania. Przekazuję głos Państwu. Witam serdecznie. Nazywam się Barbara Benisz. Pracuję w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku, a dokładnie w jednej z dzielnic Rybnika, Gotartowicach. I od pewnego czasu moją pasją stały się narzędzia TIK. Zaczęło się to od momentu, kiedy w sieci gdzieś napotkałam grupę superbelfrów i udało mi się zostać członkiem tej grupy. Aktualnie udzielam się w grupie Superbelfrzy Mini. Pracuję w szkole podstawowej, jak powiedziałam, obecnie mam klasę drugą i już kilka pokoleń że tak powiem, wychowałam. Jeżeli chodzi o to, czym mamy się dzisiaj zająć, tak jak powiedziała na wstępie Daria, matematyka z TIK-iem, ale nie tylko. Chciałabym Państwu pokazać, jak można na matematyce się bawić, jak można bawić się samą matematyką. I plan, taki skrótowy plan przedstawia się następująco. Przykładowe zabawy, czyli rozgrywki matematyczne z zastosowaniem, myślę, że dostępnych pomocy naukowych. Jak na matematyce wzbudzić u dzieci emocje. Kolejnym etapem będą przydatne strony www. Poznamy taką stronkę, dzięki której możemy gromadzić sobie pliki. Możemy sobie gromadzić linki do ciekawych stron, zdjęcia i tak dalej. I na koniec myślę, że warta poznania aplikacja Quiz, dzięki której będziemy mogli zapomnieć o kartkówkach i sprawdzać wiedzę uczniów w sposób bardzo dla nich ciekawy i interesujący. Prosiłabym na wstępie, żebyśmy może poznali się w sposób taki przynajmniej wirtualny. Wkleję za chwileczkę tutaj link. Już go kopiuję. Bardzo proszę na tym linku kliknąć. Nie wiem, czy już jest widoczny. I gdy się otworzy taka aplikacja, będziecie Państwo mogli w tym polu tekstowym tutaj wpisać swoje imię i klasę, w której aktualnie uczycie, a później nacisnąć ten przycisk submit. Czy już? Proszę może w czacie dać znać, czy tam Państwo w ogóle jesteście. Halo, halo. Czy link jest widoczny? Super. I teraz w tym polu tekstowym, mam nadzieję, że jest dla wszystkich widoczny. Bardzo proszę wpisać swoje imię i klasę, w której aktualnie Państwo uczycie. I odświeżając tę stronę, będzie można się nawzajem zobaczyć. Odświeżamy naciskając klawisz F5 albo prawym klawiszem myszki odśwież. O, proszę. Jak nas dużo i wydaje mi się, że to są same panie. Chyba, że się mylę. Dużo jest, widzę, z klasy drugiej, trzeciej, w zasadzie z każdej z klas, nawet zerówka to pojawiła,
Myślę, że dla zerówki też coś się znajdzie. Bardzo proszę sobie odświeżyć tę stronę i wtedy zobaczycie Uniona i swoje, i naszych towarzyszek. Myślę, że towarzyszek jednak, bo same panie, więc pozwólcie panie, że będę się zwracała per panie, a nie państwo. Super. Jak wiemy, na matematyce bardzo ważna jest koncentracja. Koncentracja uwagi naszych dzieci. I ja bym poprosiła, żebyście panie, czy wieluszce. Widzimy muchę? Halo, halo? Proszę o reakcję na czacie. Czy jest widoczna mucha? Super. Śledzimy wzrokiem muchę, a gdy wyjdzie jakby poza ramki, piszemy na czacie słowo wyszła. Uwaga, mucha idzie w górę, mucha idzie w prawo, mucha idzie w dół, mucha idzie w prawo. Wyszła, super, ale refleks, doskonale. Mucha idzie w dół, mucha idzie w lewo, mucha idzie w górę, mucha idzie w górę, mucha idzie w lewo. Pięknie. I gdy dzieciom wyświetlimy taką ramkę, albo też damy im karteczki z wydrukowaną tabelką, początkowo maluszki mogą jakiś żetonik czy guzik sobie zamieścić i prowadzić muchę w sposób taki dosłowny, natomiast potem tylko śledzą wzrokiem. Może to być też mucha bardziej zaawansowana, czyli ma więcej pól, ale działanie jest takie samo, mucha idzie w górę, mucha idzie w górę, mucha idzie w dół i tak dalej. I dzieci powinny zareagować na słowo wyszła. Taki układ tabeli przydaje nam się, może pokażę to, proszę. Tutaj już widzimy konkretne działania, prawda? Więc ja będę mówić, a panie bardzo proszę napisać, na jakim działaniu mucha się zatrzymała. Mucha idzie w górę, mucha idzie w górę, mucha idzie w lewo, mucha idzie w lewo. Jest na 4 razy 5. Oczywiście może niektórych zdziwi, dlaczego tutaj są wyniki. A no po to, żeby dzieci opatrzyły się z tymi działaniami, ponieważ na innej tabeli możemy im zaprezentować już same działania bez wyników. Więc proszę jeszcze raz, tym razem podajemy wynik. Mucha idzie w dół, mucha idzie w dół, mucha idzie w prawo, mucha idzie w prawo. I jest 10, świetnie. Mucha idzie w lewo, mucha idzie w lewo, mucha idzie w górę, mucha idzie w górę, mucha idzie w górę. I wyszła, no doskonale, ale macie rewelacyjny refleks. Sam pomysł muchy, może pokażę jeszcze raz, to jest pomysł pani Ani Grzegory. Można więcej dowiedzieć się o zastosowaniu takiej planszy z muszkami na stronie Zamiast Kserówki, do której nieraz będę odsyłać i nawiązywać. Proszę zobaczyć kolejny przykład takiej modyfikacji planszy z muchą. Tutaj mamy liczby. Idziemy podobnie jak poprzednio śladem muchy, ale gdy zatrzyma się na którymś polu, musimy wymyśleć działanie, którego ta liczba jest wynikiem, czyli albo odejmowanie, albo dzielenie. Myślę, że to będą dobre, więc proszę, ustawiamy swój wzrok na muszce. Idziemy, a gdy mucha się zatrzyma, piszemy na czacie działanie. Czyli mucha idzie w górę, mucha idzie w górę, mucha idzie w górę. Dzielenie lub odejmowanie. Super, jeden dodać jeden. 4 odjąć 2. Rewelacja. To może jeszcze raz. Mucha idzie w lewo, mucha idzie w lewo, mucha idzie w lewo, mucha idzie w górę. I mamy 4. Doskonale. Możemy też rolę odwrócić, czyli to dziecko będzie kierowało muchą, uprzednio upatrując sobie jakąś liczbę, albo też prosimy dziecko, żeby doszło do liczby będącej wynikiem naszego podanego przez nas działania. Czyli na przykład twoja mucha niech dojdzie do liczby, która jest wynikiem działania 12 odjąć 8. Utrwalamy tutaj kierunki. Jak obserwuję, to dzieci wciąż mają z tym problemy. Prawa, lewa, w górę, w dół. Plansza, którą panie tutaj widzicie, pochodzi z takiego portalu Printoteka. Również polecam, bo jest to naprawdę skarbnica pomysłów na lekcje. Jeżeli chodzi o takie szybciutkie rozgrzewki matematyczne,
Możemy dzieciom wyświetlić, bądź wydrukować, bądź mogą mieć na stałe wklejony w zeszytach taki chodniczek liczbowy. To dotyczy raczej pierwszaczków. I nauczyciel, czy też później może dziecko, wymyśla sobie jakąś liczbę. Tak? Natomiast zadaniem dzieci jest odgadywać, czy to jest 3, czy to jest 7, czy to jest 10, a my możemy odpowiadać za mało bądź za dużo. Tutaj możemy też sobie wykorzystać nerkę krawiecką i dzieci klamerkami, gdy na przykład powiedzmy dziecko zaproponuje, czy to jest liczba 5, a ja powiem za dużo, no to wtedy klamerkę sobie stawia w tym miejscu i wie, że o tę liczbę już pytać nie musi. Prawda? Natomiast gdy powie 3 i powiem za mało, no to wie, że nie musi pytać o te poniżej 3. Więc proszę, ja teraz wymyślam sobie jakąś liczbę. I proszę o propozycję. Ja będę mówić za mało bądź za dużo. 6 za mało. 4, 5 za mało. 8. Dobrze, 8. To jeszcze raz może. Uwaga, uwaga. Już. Za mało. Za mało, za mało. 3 też za mało. 5 też za mało. 9, dobra, trafione. Doskonale. Bardzo, bardzo podobna rozgrywka matematyczna. O jakiej liczbie myślę? Tutaj można limitować dzieciom ilość pytań. No niekoniecznie. Jeżeli będziemy limitowali, możemy się umówić na przykład macie 5 szans. I pytania muszą zadawać w taki sposób, aby prowadzący mógł odpowiedzieć tak albo nie. Czyli na przykład już ma upatrzoną jakąś liczbę i dzieci pytają, czy ta liczba jest parzysta, czy jest większa niż 4, czy jest dwucyfrowa. W starszych klasach to może być, czy dzieli się przez powiedzmy 5. I starszym dzieciaczkom już możemy nie wyświetlać tego chodnika, tylko po prostu powiedzieć, myślę o liczbie, która jest większa niż 10, a mniejsza niż 35 na przykład. Możemy też tę zabawę jakby ubarwić w ten sposób, że to dziecko będzie konkretną liczbą. Będzie pytał, ja może wyświetlę filmik, żebyście Panie sobie zobaczyły, jak to działa. Bardzo się zmuszają do myślenia, wszyscy są zaangażowani, myślę, że warte są polecenia. Natomiast znane są Paniom też miarki krawieckie. Taką najprostszą zabawą to jest po prostu ściganka, czyli dajemy dzieciom klamerki, można je jakoś zaznaczyć, bądź też podpisać, jedną kostkę do góry i po prostu przesuwają się do przodu o tyle pól, ile oczek wypada na kostce i kto prędzej dojdzie do końca, ten wygrywa. Można je też stosować do rozmów, czyli po prostu dzieci objaśniają, powiedzmy jest liczba 25, jakich ma sąsiadów, jest od ciebie większa, mniejsza, można szukać liczb parzystych, wielokrotności, także zastosowanie, myślę, jak krawieckie jest nieograniczone. Inną zabawą, którą bardzo polecam, jest najzwyklejsza ściganka. Można taką planszę sobie albo zrobić, albo skorzystać ze stronki, którą zaraz podam na następnym slajdzie. I tu po prostu podobnie na miarce krawieckiej dzieci przesuwają się do przodu o wyznaczoną rzutem kostki liczbę oczek. I kto pierwszy ukończy, ten wygrywa. Bardzo ciekawa jest taka gra Kto pierwszy do mety, opisana przez Wolę Ochoniewską na blogu właśnie Zamiast kserówki.
polega to na tym, że dzieci wybierają sobie jakieś zwierzątko i w jego stronę będą zmierzały. Rzut wykonują dwoma kostkami równocześnie, dodają liczbę otrzymanych punktów. Jeżeli ten wynik znajduje się wśród tych liczb, czyli jest to 10, 8, 9, 12 i tak dalej, to przesuwają się o jedno oczko do przodu. Jeżeli natomiast tej liczby tutaj nie będzie, bo na przykład wypadnie im 3 i 4, a jak widzimy 7 tutaj nie ma, no to wtedy jakby tracą kolejkę i przekazują kostki następnej osobie. Bardzo prostą zabawą jest bingo matematyczne. Można dzieciom karteczki oczywiście wydrukować, można polecić, żeby same sobie narysowały takie rameczki. I to akurat jest przykład, kiedy dzieci wykonywały mnożenie, czyli piszę dzieciom na tablicy liczby, one umieszczają je w polach tabeli w dowolnej kolejności, w dowolnej konfiguracji. Później mówię dzieciom różne liczby, czyli w tym wypadku iloczyny, a dzieci zasłaniają wynik, jeżeli mają go u siebie, dowolnym żetonikiem, guzikiem, karteczką, co tam mają. Jeżeli komuś uda się ułożyć trzy w linii poziomej, pionowej bądź na skos, to wołają bingo. Możemy zamiast mówić te liczby, możemy wykorzystać takie koło fortuny. Ja może wkleję panią link i bardzo proszę sobie kliknąć, żeby zobaczyć, jak to działa. Nie wiem, czy się otwiera, czy jest widoczne. I takie koło fortuny wpisujemy sobie tam dowolne liczby. Czy jest widoczne? I proszę nacisnąć po środku. Trwa to być może dłużej niż mówienie dzieciom tych liczb, ale jest niezwykle atrakcyjne, wzbudza takie pozytywne napięcie. Wszystkie dzieci oczekują, jaki też numer wypadnie. Kręci się kółeczko? Mam nadzieję, że się kręci. Oczywiście te działania, które tutaj są, nie współgrają z tą moją tabelą. To jest po prostu takie moje inne przykładowe koło fortuny. W bardzo prosty sposób można tą aplikację sobie wykorzystać i na lekcje matematyki z niej korzystać. Kostki. No, myślę, że tutaj Ameryki nie odkryję, bo każda z pań na pewno kostki wykorzystuje niemal codziennie. Zawsze zachęcam rodziców, żeby dzieciom taki zestaw kostek najprostszych zakupili. Bardzo dużo mówiono o zastosowaniu kostek na matematyce podczas inspiracji wczesnoszkolnej. Nie wiem, czy ktoś z pań może była na takich inspiracjach. W prezentacji, którą później udostępnimy, będzie można sobie te filmiki zobaczyć. I tutaj panie podają naprawdę bardzo dużo przeróżnych pomysłów, jak z kostkami się bawić. Ja kilka z takich zabaw zaprezentuję. I tutaj znowu, podobnie jak poprzednio, jest bardzo prosta plansza. Również można albo wydrukować, albo dzieci sobie same przy pomocy papieru kratkowanego takie tabele wykonają. I zabawa jest bardzo prosta. Wpisujemy tutaj, dla dwóch osób to jest gra, wpisujemy swoje imię i kombinacji tej zabawy jest bardzo dużo. Na przykład najprostsza dla, powiedzmy, maluszków, uczniów klasy pierwszej. Dziecko rzuca kostką, wpisuje cyfrę, która oznacza liczbę wyrzuconych oczek, albo liczbę. Liczbę wpisuje, na przykład tu w przypadku Oli. Ola miała dwie kostki, otrzymała 11, Iza na dwóch kostkach wyrzuciła, powiedzmy, 9. I osoba, która ma więcej, zaznacza swój wynik jakby do plusikiem. Na koniec następuje sumowanie tych plusów. Jeżeli obie osoby miały taki sam wynik, obydwie sobie wpisują plusa. Można to zastosować zarówno przy dodawaniu, jak i mnożeniu, przy tworzeniu liczb dwucyfrowych. Jeżeli zastosujemy kostki innego typu, na przykład dziewięciościenne, czy też takie, jakie mamy w zasadzie na wyposażeniu, to poziom trudności oczywiście rośnie. Myślę, że wszystkie panie, jak wypróbują, to jakieś inne pomysły też im do głowy przyjdą.
również z zastosowaniem kostek bardzo prosta zasada, bardzo prościutka, kiedy dziecko albo pracuje samodzielnie, albo tak jak tutaj może, można pracować w parach, wykonuje rzut kostką, wpisuje liczbę, wykonuje kolejny rzut, wpisuje liczbę, a w okienko czy w kółeczko pośrodku wstawia znak więcej, mniej bądź też równe. W parach można grać dwoma kostkami, wtedy wyniki rzutu się albo dodaje, albo odejmuje, wpisując je również do okienek i wstawiając znaki mniejsze, większe, bądź też równe. Jeżeli zastosujemy sobie trzy kostki, z których dwie będą w innym kolorze, a trzecia jeszcze w innym, możemy na przykład w klasie trzeciej tworzyć sobie liczby trzycyfrowe. Możemy liczbę oczek z kostek żółtych dodać do siebie i odjąć liczbę oczek z kostki niebieskiej. Można mnożyć, odejmować, dzielić. I bardzo dobrym, myślę, sposobem będzie polecenie, żeby dzieci te kolejne działania sobie zapisywały. Jest to na pewno ciekawsze niż jakieś tradycyjne słupki. Jedno dziecko być może zrobi, nie wiem, 10 przykładów, jedno trzy, ale każdy pracuje na miarę swoich możliwości i w tempie do tych możliwości nie wiem, czy są Paniom znane kostki wirtualne. Ja może spróbuję to się przełączyć między ekranami. Sekundeczkę, dobrze. Troszeczkę to zazwyczaj trwa, jeżeli... Tu widzę pytanie, że oczywiście ja nie twierdzę, że to są moje pomysły, że autorem jest Barbara Dębusz. Jest tam moja o której mówimy Państwu, oczywiście jest wspomnianym. I faktycznie bardzo wiele wypowiedzi ze stron edukacyjnych amerykańskich czy angielskich, ale myślę, że to nie jest przeszkodą, żeby przystosować je na nasze polskie warunki. I to właśnie na blogach robimy. Nie wiem, może będzie szybciej, jak panie sobie same wejdą na ten link. Sekundkę. Maciek. Jakieś tu cudy nam skoczyły. Momencik. Kostki wirtualne. Proszę teraz kliknąć na tym linku, dobrze? Czy jest teraz widoczne? Mamy do wyboru albo kostkę pojedynczą, albo podwójną, albo też potrójną. Jeżeli mamy tablicę, na której możemy to ciąg wyświetlić, to jest to bardzo atrakcyjne. Tych stronek jest kilka. Ja zapisałam linki do nich na blogu, którego adres podam później na zakończenie. Proszę sobie spróbować poklikać tam na tych kostkach i zobaczyć, jakie mają możliwości. I na przykład, gdy mamy tę kostkę pojedynczą, możemy dokonywać takiego wirtualnego rzutu, a powiedzmy uczniowie klasy pierwszej mogą pokazywać, ile brakuje do 10. Albo pokazywać na palcach jakąś swoją liczbę i dodawać do liczby oczek wyrzuconych na tej kostce. Jeszcze raz link. Dobra, wklejam jeszcze raz. Czy teraz? Dobrze.
Szanowne Panie, wszystkie linki znajdują się w prezentacji, która będzie później udostępniona, więc, więc myślę, że szkoda teraz tracić czasu na otwieranie tego. Wszystkie te gry, które pokazywałam z zastosowaniem kostek, są zawarte na takim blogu, nie wiem, być może jest Państwu znany, Kostki na Matmie, którego współtworzą panie, koleżanki z grupy Super Belle 3 Mini. Również link będzie udostępniony, więc gorąco zachęcam, żeby sobie na tą stronkę wejść i naprawdę skorzystać, bo gry są proste, atrakcyjne, z podziałem na grupy wiekowe od klasy pierwszej aż do klasy szóstej. Jest nawet, widzę też link do kostek wirtualnych. Nie wiem, czy znana jest pozycja profesora Dąbrowskiego, gry matematyczne. Tam zawarł autor zarówno gry karciane, jak i gry z użyciem kostek, domina. Myślę, że to powinna być obowiązkowa lekcja dla nauczycielek, edukacji wczesnoszkolnej. Dlaczego, może skupmy się na kartach, dlaczego karty do gry? Myślę, że są atrakcyjne dla dzieci, łatwo dostępne, niedrogie. Kiedyś udało mi się w jednej z sieci handlowych kupić takie zestawy niespełna 2 zł dla całej klasy. Można przy pomocy kart doskonalić wiele umiejętności matematycznych. Korzystam z nich odrzucając jak gdyby te karty z postaciami, czyli zostają tylko liczby. I gry opisane przez profesora Dąbrowskiego, jedną z nich jest na przykład gra w 8 kart, czyli dzieci siedzą na dywanie, przy stoliczku dowolnie, przed sobą, pomiędzy sobą mają rozłożonych 8 kart. I najprostsza gra to na przykład dodawanie do 10, czyli jedno z dzieci odkrywa dwie karty. Jeżeli suma liczb na tych kartach wynosi 10, to zabiera je dla siebie, natomiast musi od razu dołożyć ze stosika dwie karty, ponieważ na stole cały czas powinno leżeć 8 kart. Jeżeli nie udało mu się uzyskać takiego wyniku, no to karty odkłada na miejsce. Można grę zmodyfikować, odkrywać powiedzmy 3 karty. Można w starszych klasach otrzymane liczby dodać bądź też pomnożyć, ustalić na przykład, jeżeli uda ci się otrzymać sumę, która z liczbą nie korzysta, to zabierasz kartę dla siebie. Jeżeli nie korzysta, no to odkładasz na miejsce. Także pomysłów jest tyle, ile pań. Myślę, że każdy spróbuje. Prościutka gra hop dla 2 osób. Również siedzą uczniowie naprzeciwko siebie, pomiędzy nimi jest stosik z kartami i jak sygnał hop odkrywają dwie karty. I możemy na przykład ustalić, że liczby znajdujące się na tych kartach mają dodać. Komu uda się uzyskać większą sumę, karty zabiera. I podobnie jak poprzednio, można to w dowolny sposób modyfikować. Można na przykład powiedzieć, karty zabiera osoba, która uzyskała wynik czy sumę najbliższą liczbie 20, albo która osoba, która w wyniku mnożenia otrzymała liczbę nieparzystą i tak dalej. Tu z kolei gra przy użyciu 3 kart i podobnie jak poprzednio można działania zapisywać w zeszycie i na przykład dodajemy liczby z 2 kart i od otrzymanej sumy odejmujemy liczby z karty 3. Albo też dodajemy, czy też odejmujemy liczby z 2 kart i mnożymy przez 3. Tutaj przed każdą jak gdyby rozgrywką można z dziećmi ustalić zasady, a może być tak, że już są dzieci w drugiej klasie bądź w trzeciej, mogą same sobie tę zasadę ustalać, na przykład powiedzą tak, to gramy tak, że kto otrzyma wynik największy niż 30, zabiera sobie żetonik. Mamy przygotowane jakieś guziczki czy też inne patyczki i dzieci jakby rywalizują w tej grze.
Tu z kolei taka gra również o profesora Dąbrowskiego i tutaj staram się zawsze tak jakby zaingerować dyskretnie, żeby w tej trójce jedno dziecko było takie, które bardzo dobrze liczy. I tutaj uczniowie również na umowę sobie odkrywają sobie dwie karty. Natomiast ten uczeń prowadzi, odkrywa swoje i na przykład woła dodajemy, bądź też mnożymy. I wtedy uczniowie muszą to działanie wykonać, czyli albo dodać, albo pomnożyć, czy tam, nie wiem, odjąć, podzielić i tak dalej. Podzielić może nie zawsze się uda. Odmiana jest wersja, że prowadzący nie odkrywa u siebie żadnej karty, tylko gdy dzieciaki odkryją już swoje dwie, mówi na przykład dodaj 5, albo odejmij 7, albo pomnóż przez 4 i tak dalej. Gry karciane są bardzo, niektóre oczywiście z tych gier są doskonale opisane na blogu, który również polecam i jest tam przypomniane, że proszę z Pani częstotliwością na tym blogu zamiast kserówki. Również autorem jest grupa nauczycieli zebrana w grupie społecznościowej Superbel Krzymini. I tutaj jest taka bardzo ciekawa gra, również z profesora Dąbrowskiego, gdzie dzieci układają w podobny sposób karty. Jedne robią ślimaczka, jedne węża, jedne trasę przez całą klasę. Potrzebujemy kostki do gry, potrzebujemy jakichś żetonów. Korzystam na przykład z tych figurek takich, które są w Kinder Niespodziankach. Grupy grające, dobrze, żeby nie liczyły zbyt wiele osób, myślę 3 lub 4, żeby się dzieci nie nudziły. I teraz tak, osoba zaczynająca grę wykonuje rzut kostką, przesuwa się po kartach o tyle kart do przodu, ile było oczek na kostce. I powiedzmy, że wypadło jej 6, czyli idzie 6 kroków do przodu, zatrzymuje się na karcie z liczbą 3, i wykonuje mnożenie, bądź dodawanie. Jeżeli wynik jest prawidłowy, może na tej karcie zostać, jeżeli natomiast jest nieprawidłowy, albo też musiało dziecko skorzystać z jakiejś podpowiedzi, to wraca na pole, na którym stało poprzednio. Pani Kasiu, do której strony? Bo widzę tutaj w czacie, poproszę o link do tej strony. Jeżeli chodzi o blog zamiast kserówki, to linki będą podane. Będą podane później. Może tak być? Pani Kasiu, może tak być? Dobrze, fajnie, dziękuję. Jolanta Okuniewska, którą Panie na pewno też znają, wzbudziła kiedyś niezłe zamieszanie, gdy jesienią w sklepie zakupiła 20 paczek i jeszcze poprosiła, żeby wszystkie były w kolorze czerwonym. Także Panie ze zdumieniem jej się przyglądały. A takie paczki na muchy możemy w bardzo prosty i naprawdę uwielbiany przez dzieci sposób wykorzystać. Po prostu uzbrojone w te paczki dzieciaki, albo stojąc przed tablicą, albo mając zapisane liczby na obrusie foliowym, na kartonie, bądź też po prostu przyczepione magnesami do tablicy. Zadaniem dzieci, najlepiej w drużynach, jest uderzyć paczką w liczbę z właściwym wynikiem. I myślę, że najlepiej odda to film właśnie z klasy pani Joli. Możemy tutaj spojrzeć. Czyli są dwie drużyny, jedno dziecko pokazuje karty i kto prędzej trafi w odpowiedni wynik, ten otrzymuje punkcik w postaci tej kartki właśnie. Tutaj można zastosowanie być naprawdę przeróżne. Widzimy, ile emocji takich pozytywnych ta zabawa u dzieci wzbudza, jakie są ich reakcje. Równie dobrze na każdym innym przedmiocie możemy z tego skorzystać. Dobrze.
Ja na przykład ostatnio dzieci korzystały z pacek w ten sposób, że nie było żadnych liczb wydrukowanych, tylko siedziały na dywanie, trzymały paczki, na przykład nie wiem, 4x8 jest to rzeczywiście. Jeżeli to była prawda, należało uderzyć, jeżeli fałsz, to nie. Albo 15 odjąć 7 równa się 7. I chociaż jakby punktu nie zdobywały, liczb żadnych nie widziały, ale sama ta czynność klepania tymi paczkami im sprawiała dużą radość. Bardzo lubiana przez dzieci zabawa czółko. Również nie potrzeba specjalnych pomocy. Wystarczą kartoniki z liczbami. Myślę, że bardzo dobrze można tutaj wykorzystać te karty, które były poprzednio prezentowane. Zabawa polega na tym, drużyna liczy 3 osoby. Przy czym jedna z osób, podobnie jak poprzednio, dobrze, żeby była taką osobą w miarę dobrze liczącą. I zabawa polega na tym, że dziewczynki akurat, proszę spojrzeć, te dwie dziewczynki przykładają do czoła kartonik z liczbą, ale w taki sposób, żeby tej liczby nie widzieć. Natomiast ten chłopczyk prowadzący jak gdyby zabawę mówi wynik. Tutaj było akurat mnożenie, czyli na przykład było 3 i 5, Adaś powiedział 15. Dziewczyny widzą, co ma koleżanka, jaką liczbę, więc muszą szybciutko podać swoją. Może też uruchomię filmik, bo to bardzo fajnie pokażę. Momencik. I tutaj też można albo dodawanie zastosować, albo odejmowanie. Jakoś nie chce nam się odtworzyć. Spróbujmy jeszcze raz. No w ogóle to zginą. Może Daria, poproszę o pomoc, żeby nam wkleiła tutaj ten filmik i wrócimy do niego za chwilę. Ze slajdu. Ze slajdu numer 34 podałże. O właśnie. Proszę spojrzeć, widzimy uśmiechnięte buzie, a to chyba jest najważniejsze. Dużo emocji i dużo umiejętności dzieci przy okazji ćwiczą. Nie unikniemy hałasu w takim wypadku zastosowania takich zabaw czy gier i czasami być może pan dyrektor czy pani dyrektor będzie zdumiony, że nasza matematyka w ten sposób przebiega, ale myślę, że warto, nawet za cenę jakichś uwag. Doskonale znana i również pochodząca ze stron anglojęzycznych zabawa kabum. Wystarczą nam tutaj patyczki, tak zwane laryngologiczne, bądź też po sezonie letnim drewniane patyczki do lodów, o które można poprosić w sklepie spożywczym. I na tych patyczkach zapisujemy działania. Bez wyników. Zapisujemy działania, a na mniej więcej co piątym patyczku piszemy kabum. I w oryginale tej zabawy, te patyczki powinny fruwać później do góry w momencie, gdy ktoś to kabum wylosuje. Natomiast my przyjęliśmy, że po prostu wszystkie zebrane uczeń musi do puszki zwrócić. Opis zabawy pochodzi również z bloga Zamiast Kserówki i jest dosłownym opisem pani Joanny Atanasiewicz.
Myślę, że zasady są prościutkie. Po prostu uczniowie również w niewielkich grupach, czy to trzyosobowych, czy nawet w parach, po kolei wyjmują potyczek z puszki, odczytują działanie i mówią wynik. Jeżeli wynik jest dobry, zabierają patyczek, jeżeli jest zły, odkładają. Natomiast w momencie, gdy na wylosowanym patyczku widnieje kabum, to muszą wszystkie patyczki z powrotem do pudełeczka odłożyć. Tak, pani Joando, do ortografii, bo w zasadzie do przeróżnych treści programowych można to zastosować. Bardzo lubiane przez dzieci, niedrogie, ponieważ taki zestaw patyczków w aptece kupiłam w cenie około 4 zł, jest tam tych patyczków 100. Kolejnym etapem naszego webinaru mają być strony internetowe, więc czy do tego, co zostało powiedziane, pokazane, macie pani jakieś pytania? Czy też być może na koniec się jakieś pojawią? Dobrze, to super, to myślę, że przejdziemy dalej. Strony www. Myślę, że każda ma jakieś swoje ulubione, z których korzysta częściej, czy też być może codziennie. No i tak się składa, że większość tych stron, które za chwileczkę pokażę, to również są strony anglojęzyczne. Także czasami z taką zazdrością obserwuję, że u nas nie ma aż takiego wyboru. Nie ma aż takiego wyboru. Ja bardzo bym chciała jakby uzyskać od pani informację, czy jakie macie warunki w klasie do korzystania z tych narzędzi TIG. Czyli kolejny raz wkleję taką mini ankietkę do strony Answer Garden, gdzie bardzo proszę o wpisanie, jakiego rodzaju urządzenia macie panie do dyspozycji w swojej klasie. Nie wiem, czy niech się już pojawił. Proszę może o informację. Bardzo proszę o wpisanie tego tutaj na tej stronie. Dobrze? Tutaj jest ograniczenie 40 znaków. Czyli proszę, może nie zdaniami, tylko króciutko, bez projektor, czy tablica multimedialna, czy też może tablety. I znowu, jak będziemy sobie tę stronę odświeżać, to zobaczymy, czy nasze koleżanki dysponują. Laptop, projektor, tablica, tylko komputer nauczyciela, magnetofon, ekran i projektor. Nie wiem, czy panie widzicie tę stronę. Po odświeżeniu możemy zobaczyć, jakie macie wyposażenie w swoich salach. Widzę, że ten projektor się pojawia częściej, tablica też kilka razy. Czyli myślę, że nie jest źle, czyli rozumiem, że macie na czym odtwarzać. W większości macie pani na czym odtwarzać te stronki. I tutaj zebrałam gdyby całe takie portale poświęcone edukacji matematycznej, takie zbiory gier. One zazwyczaj są z podziałem na grupy wiekowe od przedszkola aż do klas starszych. I tutaj kilka przykładów z tych stron pokażę. Zawsze staram się szukać takich, na których nie ma reklam. No ponieważ jak wiemy, reklamy mogą być przeróżne i nie zawsze odpowiednie dla dzieci. Tu na przykład bardzo fajna stronka, gdzie możemy przy jej pomocy wprowadzać dziennikowy system pozycyjny. Możemy tutaj plusikami bądź minusami zmniejszać czy zwiększać ilość koralików na tym liczydle. Linki oczywiście będą też dostępne, także będzie można sobie tutaj zajrzeć. Gąsienica, gdzie budujemy sekwencje z liczb. Bardzo bym polecała tą stronkę. Spróbuję może kolejny raz udostępnić
udostępnić ekran. Może się teraz uda, znaczy mój pulpit udostępnić, żebym mogła pokazać, jak to działa. Powinny się Panie widzieć u siebie moment ładowania tego ekranu. Jeżeli się uda, to przejdziemy do tej strony. Jeżeli się nie uda, to znowu tak jak poprzednio wkleję tylko link i będziecie Panie mogły sobie same zajrzeć. Myślę, że coś się dzieje. Będzie można zobaczyć. Proszę zobaczyć, to jest zbiór takich jakby aplikacji matematycznych. Możemy sobie bezpośrednio z tej strony wchodzić, a możemy też, jeżeli korzystamy z przeglądarki Chrome, to by to dodać jako rozszerzenie. I to wtedy tutaj w aplikacjach nam się będzie wyświetlało. Na przykład doskonała jest ta, proszę zobaczyć. Jeżeli mamy oczywiście projektor i przynajmniej tablicę, albo przynajmniej ekran do wyświetlania. I co tutaj możemy, jak możemy z tej aplikacji sobie skorzystać? Monografii liczby, albo przy obliczeniach w klasie pierwszej, przy dopełnianiu do 10. Przy wprowadzaniu mnożenia. Myślę, że się już załadowało. Proszę zobaczyć. Tutaj sobie możemy wybrać jakby wzory, czyli mamy do dyspozycji żabki, motylki, biedronki, pingwiny i kwiatki, figury geometryczne, sobie na przykład kolorki i biedronki. I możemy albo te ustawić po jednej, bądź też całe sekwencje, czyli powiedzmy 5, 10 i tak dalej. Niepotrzebne czy źle wklejone możemy delete'em usunąć po zaznaczeniu oczywiście. Sobie wziąć 5 może czerwona, będą czerwone. Troszkę to tutaj nam nuli, bo to mi zwalnia. I dziecko, jeżeli mamy tablicę interaktywną, to może podejść i sikiem sobie tu po prostu napisać działanie, bądź też my możemy użyć takiego narzędzia. Czyli jak tu sobie klikniemy, to możemy zapisać to działanie 5 dodać 5 równa się 10. I to działanie w dowolny sposób umieścić. Możemy skorzystać z tych gotowych tabelek i w tych tabelkach na przykład umieszczać te obiekty. Na przykład jako dopełnianie do 10 możemy też, prawda, tutaj wykorzystać. Rysować można, pisać można za pomocą takiego pisaka, może go sobie tutaj odkryję. Będzie troszkę zwalniało. O, czyli różne tutaj, różne liczby sobie możemy pisać. To jest nieco staranniejsze, myślę, to gotowe narzędzie. Jeżeli chcemy nową stronkę, to po prostu odświeżamy. Oczyszczamy sobie ekran. Także zachęcam, żeby z tej strony tutaj korzystać. Oprócz tego, co pokazałam, jeszcze jest liczydło takie wirtualne, które się uda zaraz tu przełączyć, to pokażę Państwu. O, jest liczydło mamy tu. Jest świetna na przykład oś liczbowa, gdzie też możemy dostosowywać do naszych potrzeb, czy to dla pierwszaków, czy też dla dzieci większych, możemy demonstrować mnożenie. Momencik, aż się nam to tutaj włączy. Takie, o, troszkę to zwa... O, już mamy. Wolno się ładuje, czyli możemy sobie wybrać odległości, możemy sobie wybrać, co mamy mieć na przykład liczby parzyste, czy też wielokrotności liczby 5. I na takiej osi wybranej przez nas możemy demonstrować działania, czyli na przykład możemy umieszczać
strzałeczki, na tych strzałeczkach pisać, możemy pisać ręcznie, możemy pisać przy pomocy tego gotowego narzędzia. No, najlepiej myślę samemu sobie do tej stronki przejść, link będzie podany i wykorzystać na swoich zajęciach. Wychodzimy teraz z tego dzielenia ekranu, wracamy do naszego, do naszej prezentacji. Tak jak tutaj na czacie możemy przeczytać, wszystkie linki będą później udostępnione. Tutaj kilka zrzutów ekranu ze stronek, z których korzystam. Bardzo fajna do porównywania liczb dla maluszków z krokodylem pyszczkiem. Proszę nie zapisywać tych linków, bo naprawdę wszystkie będą dostępne. I widziałam już tutaj panie niektóre pisały, że bardzo często korzystają z tej platformy Learning Apps. Jest już od jakiegoś czasu po polsku, gdy się uczyłam, to jeszcze było po angielsku, także metodą prób i błędów tworzyłam swoje gry. I tutaj po pierwsze to jest naprawdę przeogromna baza gotowych. Możemy tworzyć je, bądź też modyfikować gry opracowane przez kogoś innego. Możemy tworzyć gry zupełnie od podstaw. Ze starszymi dziećmi możemy pracować w taki sposób, że same tworzą gry. I przy okazji, jeżeli wyszukujemy, bo tutaj nie wiem, czy link może podam, żeby było szybciej. Proszę sobie może tam kliknąć i spojrzeć. I jeżeli będziemy wyszukiwać konkretną grę, to zachęcam, żeby patrzeć na ilość wyświetleń. I może czasami nawet szukać jakby gier opracowanych przez taką sprawdzoną przez nas już osobę, czy korzystaliśmy z jej gry i wiemy, są do jakości, bo są też gry, które tworzą dzieci, także zdarzają się tam gry z błędami i to ortograficznymi i takimi przeróżnymi błędami. Także ja zawsze mówię tak, że kiedy wyszukuję grę, to patrzę na jej, że tak powiem, oglądalność. Jak ma dużo wyświetleń, to jest taki znak dla mnie, że jest dobrej jakości i powtarzam, linki wszystkie będą w tej prezentacji, a prezentacja będzie udostępniona, także myślę, że nie będziemy tutaj się rozdrabiać i kolejnych linków wklejać. I tu jest na przykład przykładowy zrzut ekranu z jakiejś gry. I jeżeli chcemy na bazie czyjejś gry utworzyć własną, to po prostu klikamy utwórz podobną aplikację. Natomiast jeżeli chcemy z niej korzystać częściej, to klikamy zapamiętaj moje aplikacje. Oczywiście uprzednio musimy sobie założyć konto, do czego zachęcam. Pinterest, czyli przypnij to. Pinterest to jest naprawdę nieograniczona skarbnica linków. Bo co panie robicie, gdy znajdziecie jakąś ciekawą stronkę? Bardzo jestem ciekawa, proszę napisać. Co robicie, gdy znajdziecie jakąś stronę, która wzbudziła wasze zainteresowanie? Ja kiedyś, zanim poznałam Pinterest, dokładałam sobie to do zakładek czy do ulubionych. Właśnie, dodaję do ulubionych, zapisuję do ulubionych i tak dalej. I teraz, powiedzmy, zapisałam sobie to do ulubionych, przechodzę na inny komputer, bądź też jestem w pracy, to jest inny komputer, no i tam tych ulubionych już nie ma. A chciałabym sobie z tej aplikacji, ze strony, zdjęcia, filmu i tak dalej skorzystać w szkole, czy też na innym urządzeniu. I tak jak ktoś pisze, kaplica, no właśnie, wysyłam na maila. No oczywiście też można, 3x3. Ale jeżeli zachęca panie do założenia sobie konta na Pinterestie, to wszystkie problemy po prostu przepadną. Czyli nie trzeba będzie dodawać do ulubionych, nie trzeba będzie przeszukiwać całego internetu w poszukiwaniu jakiegoś ciekawego linka. O widzę, że mają panie konta na Pinterestie, no i doskonale. I od tego dnia naprawdę skończą się nasze problemy, nie będziemy przeszukiwać, nie będziemy przypominać sobie, gdzieś to było, gdzieś miałam taki fajny film, gdzie to mogę znaleźć. Więc myślę, że dzisiaj, czy też najpóźniej jutro, każda z pań wejdzie na stronę Pinterest i tam sobie
właśnie on to założy, ponieważ w prosty sposób można korzystać z tego, co zgromadzili inni. Tak, Sembalu też jest takim sposobem, słusznie, na gromadzenie linków. Tak wygląda taki mniej więcej profil użytkownika. Możemy sobie tworzyć tablice. Najlepiej je nazywać tak, żebyśmy umieli w prosty sposób potem odszukać. Czyli na przykład tu mam grafika, potem mam narzędzia 2.0, blogi, gry edukacyjne dla klas 1-3 i tak dalej, i tak dalej. I zagrażone strony, w tym miejscu sobie przypinam. Czyli gdyby ktoś zechciał, to bardzo prosto, wystarczy wejść na stronkę pinterest.com, założyć sobie konto. To jest bardzo proste, polega na wpisaniu maila, podaniu hasła, wypełnieniu krótkiej ankietki typu imię, nazwisko, wiek, przy czym oczywiście nie trzeba dosłownie swojego imienia i nazwiska, jeżeli ktoś nie chce podawać swoich takich pełnych danych. No i potem tutaj mam taką tablicę, takie konto stworzone, zupełnie jeszcze puste, żeby pokazać, jak to działa. Aplikacja poprosi nas o podanie jakby kilku dziedzin, które są dla nas interesujące, ponieważ na maila będziemy później otrzymywać informacje, że pojawiły się nowe piny. Może cię zainteresują takie piny i tak dalej. No i w zależności od tego, co sobie tutaj zaznaczymy, no na pewno edukacja, prawda? No a resztę jak to tak? Czy to będą ciasta, czy to będzie na przykład moda? I wtedy, jeżeli znajdziemy jakąś ciekawą stronkę, to po prostu w rogu naszego Pinteresta klikamy na plusik, bądź, co jest dużo prostsze, aplikację. I wtedy tutaj proszę spojrzeć, opas tytułu wyświetla nam się taki przycisk, znajomy nam już takie czerwone P. I klikając po prostu na tym przycisku, ta stronka przez nas wyszukana, czy aktualnie oglądana, gdyby automatycznie dodaje do naszych zbiorów pinterestowych. Może jeszcze za chwileczkę. Jeżeli to jest taka grupa jakby też społecznościowa, czyli my będziemy otrzymywali informację, że ktoś zapisał naszego pina i to działa w drugą stronę również, czyli osoba, od której my tego pina sobie zapiszemy, też dostanie taką informację. Także naprawdę bardzo zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, żeby konto na Pinterestie założyć. Dostęp oczywiście do mojego konta również jest podany w linku. Także będziecie mogły Panie sobie z tych moich zbiorów korzystać. No i powoli zmierzamy w stronę Quiziza. Quiziz to aplikacja, która na szczęście również od niedawna, dla mnie na szczęście, jako wcześniej urodzona, nigdy nie uczyłam się języka angielskiego. Także zawsze metodą prób i błędów wszystko robię. Natomiast Quiziz od pewnego czasu jest już w języku polskim. I cóż to jest? To jest bogata baza quizów opracowanych przez inne osoby. Możemy tutaj tworzyć własne quizy, korzystać z tych, które zostały udostępnione, czyli które mają status publiczny. Możemy w bardzo szybki sposób sprawdzać wiedzę ucznia. Otrzymujemy dosłownie w tym samym momencie informację zwrotną. Do raportów na temat osiągnięć ucznia mamy dostęp stały. Jest możliwość opublikowania ich dla rodziców. Możemy taki quiz udostępnić jako zadanie domowe, czyli jeżeli mamy bloga bądź stronkę, to możemy link i hasło, czy raczej taki pin do gry, możemy dzieciom podać i powiedzmy przez tydzień czy przez kilka dni mogą sobie taki quiz rozwiązywać. Tak, są w języku polskim, już ktoś widzę odpowiedział. I żeby zobaczyć, jakie ten quiz ma możliwości, ja myślę, że najprościej będzie, jak wyślę Paniom za chwileczkę link do stronki, na której taki quiz rozwiążecie, dobrze? I tutaj tak, to działa jak gdyby na dwóch stronach, czyli na stronie quiz.com testy tworzymy, natomiast jeżeli chcemy testy rozwiązać, czy wysłać przez dzieci, czy też dorosłe, obojętnie,
to działamy na tej stronce quiz.com. I ja właśnie już teraz w czacie link do tej stronki. Do tej stronki. I mam nadzieję, że jest już powoli widoczny. Bardzo proszę o kliknięcie. I o informację, czy coś się dzieje. Otwiera się. Powinnyście Panie widzieć tą stronę. Z dwoma polami, z polem tekstowym. Dobrze. Nic nie działa. Pani Agnieszko, ale czy strona się nie wyświetla? Kod gry już podaję, momencik. Już sekundkę, bo też muszę tutaj załadować. Kod gry będzie następujący. 27 94 13. 27 94 13. Ja może wkleję, żeby było widoczne. To jest kod gry. Później naciskamy kontynuuj i wpisujemy swoje imię bądź login, jakiś nick, co kto sobie życzy. To nie musi być dosłowne imię. Jak działa? Proszę o informację. Działa? Dobrze, wpisujemy swoje imię. Ja już widzę, 14 osób już się zgłosiło. Nie wiem, czy jeszcze. Ale nieaktywne, Pani Agnieszko, co nieaktywne? Link jest nieaktywny? Halo? Link nieaktywny. Może wkleję jeszcze raz. Szkoda, wkleję dla Pani Agnieszki link jeszcze raz. Kopiuj. Proszę teraz spróbować. A teraz? Widzę, że jest 17 osób, czyli jeszcze chyba nie wszyscy. Jeszcze chwileczkę zaczekamy. Czy mam jeszcze czekać, czy już uruchomić grę? Jest powyżej link. No, raczej chyba nie może być nieaktywny, bo może inną przeglądarkę trzeba byłoby. Innej przeglądarki użyć. Dwadzieścia dwie osoby, 25, no przybywa, także myślę, że blokada stron. To pewnie, Pani Beato, to może być wina przeglądarki. Może proszę spróbować w innej. To może być jakiś, może po prostu antywirus albo. Dobra, to. Myślę, że przeglądarka będzie blokowała. To proszę powiedzieć, czy mam uruchomić już grę, czy... Uruchamiamy, dobra, uwaga. Dobra, to ruszamy. Jest 27 osób. No i teraz wybieramy właściwą odpowiedź. I tutaj
tutaj pokazałam, jakie są możliwości, czyli można wstawić obrazek, można wstawić dwie odpowiedzi, trzy bądź cztery. Można na zasadzie prawda fałsz, albo tak nie. Widzę, że doskonale Panią idzie, bo są świetne wyniki. Jest 60 poprawnych, 10 niepoprawnych, czyli jakaś trudność. Proszę czasami dla żartu też włączyć, wybrać jakąś nieprawidłową odpowiedź, żeby zobaczyć, co się wtedy dzieje. No i na przykład widzę, że pani Nat bezbłędnie wszystko wykonała, podobnie pani Anna, pani Paulina. Wyjaśnię za chwileczkę, jako to zadanie domowe można to zrobić. Spróbuję znowu udostępnić ekran, żeby Paniom to pokazać. No już prawie że wszyscy ukończyli. Ja to zaraz zaprezentuję, jeżeli się uda podzielić ekranem. No, chyba nie bardzo. Tak, widzę w komentarzach, świetna zabawa i naprawdę uwielbiana przez dzieci. Jeżeli mamy możliwość, że opracujemy sobie taką grę i na zajęciach komputerowych po prostu dzieciom udostępnimy link, to w doskonały sposób możemy i w taki radosny dla dzieci możemy sprawdzić ich wiedzę. Ja może tylko zajrzę, czy wszyscy ukończyli jeszcze. Jeszcze widzę, albo pani Beata ma trudności techniczne i kilka osób jeszcze. Nie wiem, czy mogę zakończyć? Czy mogę grę zakończyć? Dobrze, i spróbuję teraz się przełączyć i pani pokazać, co ja widziałam ze swojej strony. No, chwileczkę poczekamy, o, ładuje się, może się uda. Pełen ekran. I proszę zobaczyć, co ja widzę. Ja widzę, ile udzielono odpowiedzi poprawnych, ile niepoprawnych. Widzę, kto grę ukończył i kto jakie błędy, znaczy jeszcze nie jakie, ale kto popełnił ile błędów. Jeżeli sobie tutaj teraz klikniemy zakończ grę, to proszę zobaczyć. Mam wykaz wszystkich uczestników. Na przykład mogę w sposób taki, no naprawdę natychmiastowy sprawdzić, które dziecko jakie błędy popełniło. Natomiast panie, jeżeli spójrzcie proszę pod swoim testem, czy u was wyświetlają się wasze odpowiedzi? Czy u was wyświetlają się odpowiedzi? Wyświetlają się i powinno też być kolorem zielonym zaznaczone, na które pytanie była udzielona dobra odpowiedź i na czerwono odpowiedź z błędem. Zgadza się? I samo dziecko może dokonać takiej szybciutkiej samokontroli, czyli sprawdzić, aha, wyszła pani z gry, no trudno. Ja to może pokażę za chwileczkę na slajdzie i proszę jeszcze zobaczyć.
mogę takie wyniki sobie wyeksportować, czyli jak kliknę ten przycisk, to otrzymuję dokument Excela, gdzie mam wszystkie te odpowiedzi dzieci zaznaczone, ale mogę też w każdej chwili do tych wyników dodać. Ja może pokażę, jak to zrobić pędziutko. Nie wiem, czy ten ekran jest widoczny? Chyba jest. Teraz ja chyba sobie z tego wyszłam. Niechcący, momencik. Chwilka, jakieś trudności techniczne tu mamy. Proszę zobaczyć, czy widoczna jest ta strona główna teraz? Ekran jest widoczny, dobra. Więc proszę zobaczyć. Gdy założymy sobie konto w bardzo prosty, naprawdę intuicyjny sposób i klikniemy sobie swoje quizy, to po pierwsze, quiz, który zrobiliśmy sami. Momencik, chyba na razie nie widać. O, zrobimy quizy, które są naszego autorstwa. Możemy sobie dowolny quiz wyszukać. Wyszukać wśród zbiorów udostępnionych przez innych twórców. Możemy oczywiście od podstaw stworzyć, możemy taki, który nas zainteresuje, jakby dołączyć do swoich zbiorów. Powiedzmy, że sobie klikniemy tutaj taki quiz. I tutaj mamy przycisk dodaj i przycisk duplikat. Jeżeli damy dodaj, to nam się dołączy do naszych zasobów. Jeżeli damy duplikat, to możemy później na bazie tego quizu zrobić swój. W tej ustawie mamy dostęp do raportów. Jeżeli klikniemy sobie zakładkę Moje raporty. No troszkę wolno, ale powinno coś, myślę, co się dzieje. To w tych raportach, o proszę zobaczyć, mamy quizy bieżące, czyli te, które na przykład mamy na zadanie domowe dzieciom zadane i one jeszcze trwają, i mamy quizy ukończone. I proszę, na przykład to jest ten, który Panie rozwiązywałyście, tak? Klikając sobie na nazwę tego quizu, no klikam, coś się dzieje. Mam tak. Pierwsze pytanie. Jakie tło ma logo programu Nauczycielka Pierwsza Klasa? No, chyba najgorzej nam to pytanie poszło. Jak rozwinę sobie tutaj ten plusik, to proszę zobaczyć, mam wszystkich uczestników. Tak? I widzę, jakich udzielili odpowiedzi. Mogę w zakładce gracze. Zobaczyć. Powiedzmy, Gosia odpowiadała. Widzimy, że idealnie, bo żadnego błędu. Mogę sobie wyniki Gosi zapisać, czyli zapisać sobie je w formacie PDF i taki PDF wydrukować, bądź też wysłać rodzicom. Zobaczymy, może uda się go pokazać. Troszkę wolno. Myślę, że panie sobie... O, jest. Mało się dzieje, wczytuję pogląd. Podgląd. Dobra, w każdym razie. Otrzymujemy dokument PDF-a, gdzie mamy wszystkie pytania, mamy odpowiedzi dziecka, mamy wynik procentowy i możemy, albo tak jak powiedziałam, albo to rodzicom przesłać, albo też wydrukować i taki raport przekazać. Tam, nie wiem, czy panie zauważyły, wyświetlały się tak zwane memy, gdy odpowiedź była dobra albo zła, prawda? Takie memy, które można sobie samemu stworzyć. Albo też korzystać z gotowych, jakby będących w tej aplikacji, które są takie, może dla dzieci
odpowiednie. Nie ma tam nic nieprzyzwoitego, tylko same rysunki, czy też zdjęcia. Kiedyś był prezydent USA z jakimś komentarzem, więc może prościej zrobić dla dzieci takie nasze, jakieś przyjazne, czy awatarkowe, czy też jakieś postaci, bajki, żeby to było dla nich takie miłe i przyjazne. Mogą nauczycielki się zmieniło. Aha, no tak. Bo ja znam czarne i tak podałam, że czarne. A poprzednio było inne, tak? No to... Dobrze. A to było w formie zabawy, także myślę, że nie sprawdzaliśmy tutaj niczyjej wiedzy, tylko chciałam pokazać, jakie możliwości ma ta aplikacja. Zamkniemy to współdzielenie ekranu. Aha, czyli ja zrobiłam błąd, tak? Miało być biało-niebieskie, no stąd pewnie taki wynik. No to przyznaję się, że popełniłam błąd. Dobra. Wróćmy do naszej prezentacji. I teraz tak jak było to widoczne na stronie, tworzenie testów jest naprawdę bardzo proste, zaraz pokażę, jak za to się zabrać. I tak jak powiedziałam, można testy wyszukiwać jakoś tak po nazwie, na przykład dodawanie, mnożenie, albo zegar, albo kalendarz, albo wiosna, albo las. Ponieważ tworząc taki test, dodajemy tak zwane tagi, czyli słowa, po których będzie ktoś naszej pracy, naszego quizu szukał, więc można wyszukać tekst do swoich zasobów, zmodyfikować bądź też nie, albo stworzyć swój własny. I teraz proszę zobaczyć, pokażę, jak naprawdę w sposób prościusieńki się to robi. Uczniowie też w starszych klasach od 4 do 6 próbują takich prac. Po prostu piszemy w polu tekstowym treść pytania. Tutaj do wyboru mamy kilka opcji odpowiedzi. Za przykład, nawet może to by działało. Na przykład wpisujemy tutaj 4 razy 6. I w opcji 1, 24, 25, 20 i 22. I jedną z tych niepoprawnych klikamy. Czyli na przykład tam, gdzie będziemy mieli 20, zamieniamy niepoprawna na poprawna. I tylko jedna odpowiedź może być dobra. Jeżeli to są młodsze dzieci, to możemy zrobić tylko dwie opcje. Wtedy będzie tam nie, prawda, fałsz, albo tylko dwa wyniki. Jeżeli zakończyliśmy edycję tego pytania, to przechodzimy do następnego, klikając przycisk z plusikiem nowe pytanie i piszemy treść kolejnego. Możemy też dodać obraz. Tam były, prawda, kilka było takich pytań, gdzie był obraz, był zapisanego w komputerze, ten obrazek sobie wstawiamy i podobnie jak poprzednio piszemy proponowane odpowiedzi i tylko jedna może być poprawna. Gdy zakończymy pracę nad pytaniami, może być 5, może być 10, myślę, że niezbyt dużo, to klikamy ten przycisk zielony zakończ. I tam, jeżeli klikniemy już to zakończ, to nas jakby aplikacja poprosi o podanie, do komu jest dedykowany ten quiz, czyli jaki to jest, czy to jest klasa pierwsza, druga, jaka jest tematyka tego quizu, czyli wybieramy tam matematyka, przyroda, będzie wybrana przez inne, bo bez góry gdyby odpowiednich opcji nas nie przepuści dalej i później już jest ostatni przycisk zakończ i stwórz test i wtedy ten test będzie widoczny już na naszym jakby profilu w tej zakładce moje quizy. Tutaj przykładowe napisałam pytanie, świetlicy usiadło tam tyle dzieci i 4 możliwe odpowiedzi. I tak jak podałam już poprzednio, uczniowie czy uczestnicy quizu widzą takie okienko, natomiast nasza stronka prezentuje się tak i gdy chcemy nasz quiz uruchomić, po prostu klikamy graj na żywo. Kto
ktoś pytał poprzednio o zadanie domowe, jeżeli ktoś chce wyłożyć czas rozwiązania na tego kursu, ja muszę go odbyć na blogie, na stronie, albo nawet wydrukować dzieciom karteczki z numerem, z kodem i z linkiem do tej stronki, to po prostu tutaj wybieramy ten przycisk zadanie domowe i tam określamy jakby przedział czasowy, czyli od jakiej daty, od jakiej godziny do jakiej daty i godziny ten quiz ma być dostępny. I tam możemy sobie to ustalić, myślę, że tam chyba nie ma limitów czasowych, no ale raczej przez 2 tygodnie nie będziemy wyświetlać quizu, prawda? Tylko przez 3 dni, 5 dni albo jak będę uznania. Stosowałam to jako zadanie domowe i dzieciom się bardzo. Tutaj mamy. Myślę, że każdy z nas ma dostęp do pracowni komputerowej. Jeszcze mamy zajęcia w końcu z edukacji informatycznej, więc co jakiś czas można taki quiz sobie przygotować i dzieciom wystarczy się tylko zalogować. Najlepiej stworzyć sobie konto, żeby mieć dostęp do tych swoich opisowanych przez siebie zadań, tych quizów, prawda? Czyli zakładamy konto i wtedy możemy pracować, tak jak powiedziałam, albo tworzyć własne, króciutkie, dłuższe, co tam kto potrzebuje, bądź też korzystać z tych, które są opracowane przez inne osoby. Ja często wyszukuję sobie i dodaję do swoich zasobów. To jest to, o czym mówiłam, czyli inspiracje. Warte polecenia stron, więc to przede wszystkim jest zamiast kserówki kostki na matmie. Takie często przeze mnie odwiedzone strony, jak na przykład klikam kodę czy klasykę, tam jest bardzo wiele tych przykładów różnych zabaw matematycznych i stron, które możemy skorzystać. Wystąpienie Beaty Skrzypiec na inspiracjach czasu szkolnych, która mówiła o matematyce w ruchu. Czyli o takich zajęciach w sumie ruchowych, połączonych z edukacją matematyczną. Zamieściłam tutaj przykładowy scenariusz zajęć, które opracowałam z wykorzystaniem TIC. Tam są również zawarte linki do różnych stron. Scenariusz jest dla klasy pierwszej, poświęcony jest prowadzeniu znaków więcej mniej. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Przepraszam za jakieś niedogodności i być może mam nadzieję, że wystarczająco jasno się wyrażałam. Bardzo gorąco zachęcam do odwiedzania blogów. Link oczywiście będzie też dostępny. To jest blog, na którym zebrałam takie naprawdę, myślę, przydatne każdemu nauczycielowi linki. Nie wiem, czy mamy jeszcze chwilę czasu, żeby pokazać? Daria, czy mamy chwilę czasu, żeby pokazać jeszcze ten blok przykładowy? Mamy oczywiście, więc prędziutko spróbuję ten blok. O, dodatkowo jeszcze prowadzę blok klasowy. Poprzednim rocznikiem również pracowałam takimi metodami i myślę, że wiele korzyści z tego miały zarówno dzieci, jak i ja. Jest bardzo fajny kontakt z rodzicami, którzy mogą jakby na bieżąco śledzić, co dzieje się w klasie, mogą z dziećmi korzystać z proponowanych linków. Tu nam się za chwileczkę, mam nadzieję, udostępni. Jeżeli nie, to myślę, że po webinarze czy w najbliższym czasie panie sobie sięgniecie do tych zasobów, bo ja myślę tak, po co przekopywać internety, jak to jedni mówią, i grzebać w tych stronkach, jeżeli mamy jakby gotowe już, wyszukane przez kogoś i ktoś się tym dzieli w dobrej wierze, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z tego korzystać. Jedynie gdy chcemy, powiedzmy, prezentować czy cytować, to warto wtedy podać autora. No chyba jest jednak nie pokażemy tego ekranu. To jest takie wąskie gardło, tu widzę, taka przeszkoda. To chyba zrezygnujemy, bo widzę, że czas już powoli
Dobra, może teraz. Chwilę cierpliwości poproszę. O, coś się dzieje, także myślę, jest, o, jest nadzieja, dobrze. Proszę zobaczyć, to jest mój blok klasowy, gdzie w zakładce nauka i zabawa zebrałam linki. Może to nas interesują, ale linki dotyczące edukacji matematycznej, czyli taki jakby dział liczymy. I tutaj zebrałam, w zależności od tego oczywiście, jak wróciliśmy znowu do zegarów, więc będziemy na pewno, dzieci na pewno będą sobie korzystały. Mam nadzieję, że się to otworzy za chwileczkę, już się coś... Dzieci, mam nadzieję, będą sobie korzystały. I mamy na przykład od tabliczki mnożenia przez ten abakus, o którym mówiłam. Wystarczy kliknąć i można korzystać. Bardzo polecam też te stronki z zegarami, gdzie zarówno możemy uczyć się zegara, jak i jakby dzieci mogą sprawdzać swoją wiedzę. Tutaj też takie koło fortuny zastosowane. Miałam po prostu wydrukowane bingo i dzieci sobie zaznaczały godzinę, jeżeli taką miały. O, właśnie tu się teraz prezentują te stronki z zegarami. Bardzo fajna jest na przykład ta, gdzie możemy w dowolny sposób te wskazówki na tarczy zegara układać i dzieci uczyć. Czyli rozpoznawania godzin na zegarze. A ten tik taki, ten tik-tak, czyli ten blok taki nauczycieli, tutaj zebrałam w tej zakładce przydatne w szkole przeróżne linki, które zaraz pokażę. Dostęp do tych tablic na Pinterestie, o których mówiłam. Wystarczy tutaj kliknąć. Jedna jest moja, a druga jest taka moja szkolna w zasadzie. Bardzo polecam też zakładkę inspiracji na blogach, gdzie znajdziecie panie adresy blogów prowadzonych przez moje koleżanki superbelterki i wiele innych osób, takich dobrych polecenia. Na szkole proszę spojrzeć. To są całe, o, na przykład tutaj mam taki link generatory. Znajdziemy, sekundka, jakoś mi się to tu ucieka, te wirtualne kostki, o których mówiłam, a w tych generatorach, no niestety również, znaczy niestety lub stety, zależy dla kogo, anglojęzyczne stronki, za pomocą których możemy sobie tworzyć przeróżne, naprawdę przeróżne te prace. Do bingo. Na przykład rewelacyjny, do tworzenia gier planszowych, sudoku, matematyczne domino, generator magicznych kwadratów, naprawdę. I na wniosku w wyniku jest obie, aby czasami, że sobie to przydać, że proponuję jakiś jeden, żeby wybrać, bliżej się z nim zapoznać, a gdy opracujemy jakieś narzędzie, to ewentualnie przejdę do następnego. Także myślę, że jest co robić i jest z czego korzystać. Prezentacja, jak powiedziałyśmy, będzie udostępniona, więc gorąco zachęcam, żeby z tego dobra, jak niektórzy mówią, korzystać. O, bardzo dziękuję. Miło mi czytać takie komentarze pozytywne. Pani Ewa, no super. Również dziękuję wszystkim za aktywność. Tutaj jest mój kontakt mailowy. Gdyby któraś z pań potrzebowała jakiejś, chciała czegoś więcej się dowiedzieć o jakimś narzędziu, to ja bardzo chętnie odpowiem i podzielę się tym, co wiem. Dziękuję naprawdę, aż miło czytać, serce rośnie. Dobrze, bardzo dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia, mam nadzieję, kiedyś w przyszłości. I proszę szukać w sieci superbelfrów. Naprawdę wiele inspiracji i wiele bardzo przydatnych materiałów.